Orzeźwienie to jest to, co najbardziej kojarzy mi się z lekką zupą cytrynową z kurczakiem. Jej kwaskowaty smak przełamuję dodatkiem miodu i słodką marchewką. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na stronie talerzpokus.tv. Udka kurczaka pozbawiam skóry i trybuję. Dokładny film, jak to zrobić, znajdziecie na mojej stronie. Mięso kurczaka kroję na małe kawałki. W garnku rozgrzewam olej z pestek winogron i smażę kurczaka kilkanaście minut, aż się lekko zarumieni. W międzyczasie przyprawiam go solą. Marchewkę kroję w cienkie plasterki. Dodaję do mięsa i smażę razem jeszcze około 8-10 minut. W tym czasie na tarce ocieram skórkę z wyparzonej wcześniej cytryny. Do garnka z mięsem i marchewką wlewam bulion warzywny. Przepis na bulion znajdziecie na mojej stronie. Gotuję przez około 10 minut, a następnie dodaję makaron połamany na krótsze kawałki. Kiedy makaron jest ugotowany al dente, wtedy dodaję otartą skórkę i wciskam sok z cytryny. Dodaję też miód. Do małej miseczki odlewam trochę zupy. Dodaję śmietanę . Mieszam i wlewam z powrotem do garnka. Zupa nie powinna się już zagotować. Po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na stronę talerzpokus.tv.